Na ostatnim przed wakacjami posiedzeniu Rady Miejskiej Olszyny burmistrz Leszek Leśko przekazał na ręce komendanta OSP w Olszynie Stanisława Januszki nowy defibrylator zakupiony przez samorząd dla tamtejszej jednostki strażackiej. Urząd Miejski w Olszynie złożył wniosek. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Chcieliśmy pozyskać dla naszej jednostki OSP w Olszynie defibrylator do ratowania życia, gdyż takiego sprzętu jeszcze nasza jednostka nie miała. Bez względu na to, że była okazja złożenia takiego wniosku, wniosek został złożony, pozytywnie został przyjęty i w kwietniu, 20 kwietnia została podpisana umowa w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Otrzymaliśmy środki na zakup takiego defibrylatora, dokładnie 6928,42 zł. Po przetargu, po złożonych ofertach, mieliśmy na 9 ofert, defibrylator firmy Philips został zakupiony z firmy Hortpol za cenę 5718,60 zł. Defibrylator znajdzie się w wozie bojowym olszyńskich strażaków i odtąd wyjedzie z nimi na każdą akcję.